Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w pierwszym filmie, który jest taki typowo jesienny. Mamy dzisiaj 21 października, więc tak naprawdę jesień zaczęła się już gdzieś z miesiąc temu, ale to jest nieważne. Dzisiaj rozpoczynamy taki powiedzmy sezon na parę filmów jesiennych. Zobaczymy jak to będzie tak naprawdę wyglądać, aczkolwiek dzisiaj, tak jak możecie zobaczyć po tytule, mamy film, w którym wspólnie spędzimy 24 godziny jako taka typowa jesieniara. Będziemy romantyzować jesień, zrobimy takie typowo jesienne rzeczy, więc naprawdę wiele ciekawych rzeczy jest dopiero przed nami. Rozpoczynamy ten dzień, mamy teraz godzinę 9:50. Ja za równą godzinę muszę pojechać do miasta, ponieważ mam paznokcie. Tak się idealnie złożyło, że będziemy robić akurat jesienne paznokcie. Moje ostatnie paznokcie wyglądają w ten sposób. Kocham je, ale odrost jest już chyba z tego co pamiętam 4-tygodniowy, więc najlepszy czas, aby faktycznie te pazury sobie zmienić. Ogólnie też mam problem ze względu na to, że wszystkie moje jasne ubrania są praktycznie w praniu, więc ten outfit może dzisiaj nie będzie jakiś ultra mega jesienny, ale to chyba mi wybaczycie. Skończyłam robić już swój delikatny, jesienny makijaż. Zrobiłam tylko taką, powiedzmy, brązową kreskę cieniem. I to wszystko, jeżeli chodzi o oko. Nie zrobiłam takiej, wiecie, standardowej czarnej kreski. A teraz przechodzimy do wybierania jesiennego outfitu. Oczywiście bazujemy na tych oto kolorach. Z racji, że nie zdążyłam zrobić prania, to nie mam takich, wiecie, najlepszych jesiennych ubrań, które mam w swojej szafie. Ale zepsuła nam się też pogoda, miałam w planach iść w Agach, bo ogólnie kupiłam sobie Agi, kupiłam nawet dwie pary, ale o tym już pogadamy, słuchajcie, jak wrócę do domu, bo mam takie przeczucie, że ja się mogę trochę spóźnić, ale tak jakby odpukać w niemalowane, bo liczę na to, że tego tak się nie stanie. Wkładam takie oto dresy, to są dresy z Zary, o które mam naprawdę multum pytań za każdym razem, gdy je pokażę. Tak one wyglądają, ogólnie są mega, mega fajne, jeżeli chodzi o rozmiar, bo ja je kupiłam w rozmiarze M, aby były naprawdę bardzo, bardzo oversize i przede wszystkim, aby były z niskim stanem. Jeżeli chodzi o górę, to na pewno odpada ten sweter, bo jakoś nie do końca mi on pasuje kolorystycznie. Ale mam dwa wybory. Albo jeden wybór to będzie taka standardowa bluza. To jest bluza, słuchajcie, z napisem Paris Atelier i jest ona wygodna. A drugim wyborem jest sweter. Ogólnie nigdy nie łączyłam dresów z takim jesiennym sweterem, ale zobaczymy. Może to będzie wyglądać dobrze, bo stwierdziłam, że wiecie, sweter to jest taki typowy po prostu element jesieni, taka kwintesencja jesieni, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać za chwilę. Muszę sobie jeszcze na szybko później podkręcić trochę grzywkę. Wybrałam ogólnie taki top ze względu na to, że tak jak wam mówiłam, wszystkie są w praniu. To jest jeden z dwóch bluzek, jeden z dwóch topów, które zostały mi jasne. Wygląda w miarę ok. Może się to różni kolorystycznie, ale i tak za bardzo nie będę ściągać bluzy czy tą swetera. Swetera? Swetra, Pola. Swetra. To jest jesienne. To mi się naprawdę bardzo kojarzy z jesienią. Jeszcze jakby sobie, wiecie, tak o, w ten sposób zarzucić. To jest outfit jesienny, tylko teraz zobaczymy, czy to będzie fajnie się maczować z dresami. Jeżeli nie, to może jakieś leginsy czy coś w ten sposób. Powiem wam szczerze, że jestem zaskoczona, ale ten outfit wygląda naprawdę mega dobrze. Z chwilę wam go pokażę trochę niżej. Tu sobie podwiniemy trochę ten sweter. No, i mega fajny jesienny outfit, także się cieszę, bo mało czasu. Grzywki sobie już raczej nie zdążę podkręcić. Używam teraz takiej najbardziej jesiennej mgiełki, jaką mam. Jest to mgiełka taka bardzo, bardzo waniliowa. I po prostu kocham taki zapach, więc ja ją nawet biorę do torebki. Jeżeli chodzi o torebkę, to wybieram mojego Tote Baga. Biorę go ze względu na to, że jest to strasznie pojemna torebka. I naprawdę wiele rzeczy w środku mi się zmieści. Mój portfel wygląda już nieco bardzo estetycznie, ale wrzucam portfel. Parę oczywiście rzeczy do makijażu, m.in. puder, produkt do brwi i konturówka. Biorę też szczotkę do włosów, która ma trochę włosów w sobie, ale to jest mało ważne. I myślę, że wezmę jeszcze mgiełkę, aby nie śmierdzieć. Oczywiście biorę statyw, kabel i was, bo robimy super mega jesiennego vloga. Liczmy na to, że pogoda się polepszy i jeszcze muszę wziąć parasolkę, bo jak o tym zapomnę, to będzie tragedia. Thank you.
jakoś chyba nie tak wygląda bardzo jesiennie, więc tego się trzymajmy. Liczę na to, że ta wilgotna pogoda nie pokręci mi moich włosów, bo wyglądają one w miarę dobrze. Wiem szczerze, że ja nie mam pojęcia, jak ja to robię, ale ja się zawsze spóźniam. To by nieważne, co ja się zawsze spóźnię. I mnie to strasznie irytuje. Jest tutaj jakieś takie strasznie słabe światło i tak nie do końca ładnie to człowiek wygląda w takim świetle. Ale chciałabym tylko powiedzieć, że w sumie już dojechałam. Mam teraz gdzieś z 20 minut, także idealnie akurat dojdę na miejsce. Pogoda też z tego co widzę nam się powoli, powoli polepsza, więc jest szansa, że faktycznie coś ładnego nagramy. Co to jest? A! Jezus Maria. Testowałam sobie w ogóle jakąś nową drzewkę i te włosy są tak tragicznie przetłuszczone chyba. Nie wiem, może to jest tylko w mojej głowie, ale mi się... w ogóle nie podobają. Jest w sumie już końcówka października. Dzisiaj jest tak ciepło, że musiałam się rozebrać z kurtki. No naprawdę już się teraz spociłam. Wyszłam właśnie z Paznokci, dokładnie pokażę wam je za chwilę, bo teraz lecę od razu na pociąg, na tramwaj i lecimy w inne miejsce. Powiem wam szczerze, że mimo wszystko wybrałam sobie chyba najgorszy jesienny dzień, bo jest strasznie ciepło. Ja w swetrze i w dresach się już topię. Ale wsiadam sobie teraz na ławeczce, za chwilę lecę dalej w park, porobić jakieś ładne ujęcia i będziemy powoli wracać do domu, robić fajne jesienne aktywności. Włączyłam sobie nagrywanie od drugiej strony, była lepsza jakość. Nie mam do końca pewności, czy jestem w miarę po środku, mam nadzieję, że tak. Ale chciałabym się z wami podzielić ostatnimi butami, które według mnie są kwintesencją po prostu jesieni. Z racji tego, że teraz po prostu na każdej platformie internetowej mamy po prostu mnóstwo agów, to chciałam sobie kupić takie buty. Tylko, że oczywiście zamiennik, bo teraz mi szkoda 700 zł. Na jedne buty, które założę pewnie parę razy. Ale kupiłam sobie dwie pary, z racji, że chodziłam po paru sklepach i wybrałam takie już dwie pary, które mi się najbardziej podobały. Już jestem w 100% pewna, które zostawiam, ale jeszcze tak z 2 dni temu miałam taką zagwozdkę, że po prostu napisałam wam o tym na Instagramie, napisałam wam o tym na TikToku, po prostu wszędzie, gdzie mogłam się was zapytałam. I na Instagramie zdecydowanie wygrały te buty. To są buty z CCC. Ogólnie te buty kosztowały 150 zł. Jeżeli będę w stanie je znaleźć, to postaram się zostawić ID do właśnie tych bucików. Nie mam pewności, czy zapał się na nie fokus, ale tak mniej więcej one się prezentują. Pewnie za chwilę wam jeszcze pokażę tak z boku. A ja zostawiłam sobie te. I na pierwszy rzut oka zdecydowanie ładniej według mnie wyglądały te. Aczkolwiek tak, to jest ten sam rozmiar, a
tym po prostu moje nogi wyglądają jak największe po prostu płetwy. Już tak powiem, jest to naprawdę spory rozmiar. A to jest ten sam, no i aż takiej różnicy nie ma, powiedzmy.